Julia, psst. Co, Diana? Julia, zrobiłaś to zadanie? Pozwól przepisać, naprawdę tego nie rozumiem. Myślę, że jeszcze się tego nie nauczyłam. Proszę, pozwól mi przepisać. Diana, co chcesz przepisać? Ja nic nie mam, sama nie umiem zrobić tego zadania. Art, co się dzieje? Nie mogę nic rozwiązać. Skończyłam. Czy ktoś chce przepisać? Ewa, proszę, daj mi spisać. Ja też, Ewa, proszę. Nie miałam was na myśli. Chłopaki, chcecie przepisać? Ewa, jasne, mogę być pierwszy? Oczywiście, że możesz, Dima. Twoi przyjaciele też. Dziękuję. To takie fajne, że Ewa lubi Dima. Tak, Dima, pośpiesz się, też chcemy odpisać. Ej, chłopaki, poczekajcie chwilę. Dima, czy pamiętasz, jak byliśmy parą? Czy pozwolisz mi spisać jak za starych dobrych czasów? Nie, Diana, nie mogę. Słyszałaś, co powiedziała Ewa, tylko dla chłopaków. No i co? I tak mógłbyś mi trochę pomóc. Słuchajcie, dzisiaj w szkole jest konkurs. Co ty gadasz? Jak fajnie, co za konkurs? Ja nie wiem, ale widziałam, że jakiś dostawca przyniósł kilka pudełek, a w nich były super fajne rzeczy. O, fajnie, kiedy będzie dzwonek? Chcę już wiedzieć, co to za konkurs. My musimy go wygrać. Widzicie, dziewczyny, nie chcecie się kumplować z Ewą, a ona pozwala nam odpisywać. Tak, odkąd jesteśmy przyjaciółmi, wszystko jest super. Jak nie będziesz taka dumna i ponosisz jej torbę, to na pewno pozwoli ci odpisywać. Diana, może powinnyśmy się stać przyjaciółkami Ewy? Wszyscy są przeciwko nam. Jestem w szoku. Julia, nie mów tak. Jesteś moją przyjaciółką. Tak nie może być. Córka dyrektora nie może znać odpowiedzi na wszystkie zadania z wyprzedzeniem. Diana, ja po prostu jestem mądra. Nie znałam pytań i odpowiedzi. Słuchaj, Ewa, każdy jest twoim przyjacielem tylko dlatego, że jesteś córką dyrektora. A wy wiecie co? Ona was przekupiła. Jesteście jak mali chłopcy i dziewczęta, biegacie za nią, nosicie jej torbę. Tak, Ewa kupuje nam bułki i pasztety, a ty co? Tylko się mądrzysz. Tak, swoje pokazałaś już wcześniej, a teraz Ewa jest fajniejsza od ciebie. Przestańcie, chłopaki. Ona pokłóciła całą naszą klasę. Hurra, dzwonek! Masakra. Diana. Diana, dostaniemy dwóje. My niczego nie napisałyśmy. No jasne, że nie napisałyśmy, bo się nie nauczyłyśmy. Dziewczyny, dam wam szansę. Możecie mi kupić śniadanie. Tylko w twoich snach. Słuchaj, Ewa, zanim przyszłaś do naszej klasy, byliśmy naprawdę przyjaźni i normalni. Potem przekupiłaś wszystkich, a chłopcy przestali nawet mówić cześć do nas. Tak nie było, córeczko dyrektora. Diana, zejdź mi z drogi, lepiej tego nie rób. A co jeśli cię nie wypuszczę? Diana, wypuść mnie. Nie. Diana, powiedziałam ci, wypuść mnie. Dobra, Diana, wypuść ją. Mam lepszy plan. Ewa, radzę ci na siebie uważać, bo właśnie staliśmy się wrogami. Diana, skoro ona ich przekupiła, to my też możemy ich przekupić. Jak? Mój tata nie jest dyrektorem szkoły. Diana, może kupimy jakieś smaczne jedzenie, zrobimy jakiś słodki stół? Słuchaj, to naprawdę dobry pomysł. Chłopaki zobaczą, że znowu chcemy się z nimi przyjaźnić. A, postanowiłyście ich przekupić? To nie zadziała, już za późno. Diana, masz pieniądze? Tak, na karcie. Kup teraz wszystko, a ja ci oddam połowę. Tak, dobra, chodźmy. Halo, dzień dobry, czy to dostawca? Potrzebujemy słodyczy. Ej, chłopaki, co to może być? Nie wiem, widziałem, że kurier to przyniósł. Chodźcie, zobaczymy. Dobra, Dima, idź, stój na warcie. Okej. Kev, czysto, otwieraj i zobacz, co tam jest. Tak, Kev, pośpiesz się. Chłopaki, tu są słuchawki i pędzle, będzie jakiś konkurs w szkole. Tak, są nagrody. Co tam? Patrzycie, co jest w pudełkach? Ewa, proszę, nie mów nic nauczycielom. Tak, byliśmy po prostu ciekawi. Ewa, chcieliśmy wiedzieć, co to będzie za konkurs. Spokojnie, chłopaki, nikt was nie ukaże. To są moje pudełka. Uch. Na co czekacie? Weźcie pudełka i zanieście do 10G. To prezenty. No, do roboty! Tak, weźmy pudełko. Ewa, a mogę zabrać stąd słuchawki? Jasne, że tak. Weźcie pudełka, zanieście do klasy i zawołajcie 10G. Okej, jasne, idziemy. O, Ewa, cześć. Jak się masz? Mam dla was super prezenty. Jakie prezenty? Czy konkurs się już zaczął? A ja ci mówiłam o tych pudełkach. Chodźmy po prezenty. Chodźmy. Nie ma żadnego konkursu. Ja po prostu kupiłam prezenty dla moich przyjaciół. Chodźcie. Tak, i poproszę jeszcze kilka jednorazowych kubków. Diana, talerzyki też.
Tak, i jeszcze jednorazowe talerze, bo my organizujemy Diana, słodki stół. Diana, co to za hałas? Za chwilę oddzwonię. Co to za hałas, Julia? Co się dzieje? Kochani, na was nie będę oszczędzać. Otwieraj. No to kto chciał? Ja bym chciał. No to masz. Jana, słyszałam, że chcesz robić fajne selfie ze światłem. To dla ciebie. Dziękuję. No tutaj jeszcze statyw. Kto chce nakręcać fajne filmy? Kto go potrzebuje? Daj mi. No to masz. A, jeszcze długopis. Jana, to też dla ciebie. Dziękuję. Ewa, otwórz pudełko ze słuchawkami. Spokojnie, zamówiłam dużo prezentów. Każdy coś dostanie. Co tam jest? Gra. Kto lubi gry? Marusia. No to następny. Co my tu mamy? O, słuchawki. Dziękuję. Co? Ona znowu chce ich przekupić. Diana, słodki stół chyba nie pomoże. Pomoże. Słuchajcie wszyscy, postanowiłyśmy zorganizować słodki stół i dyskotekę. Kto przyjdzie? Nikt. Diana, skompromitowałyśmy się tym słodkim stołem. To straszne, czy ona potrafi czytać w myślach? Mam inny pomysł, chodźmy. Nie, to moje. Nie, to jest moje. Dobra, nie kłóćcie Marusia. Się. Marusia, jest też długopis. Daj mi to. Marusia, to za dużo dla ciebie. Dziękuję. Diana, jaki masz pomysł? Julia, wiesz co dla nich zamówimy? Co? iPhone'a 11 Pro. Dla każdego. Diana, ty wiesz ile to będzie kosztować? No i co? Ja mam kartę mamy. Diana, czy ty rozumiesz, że mama cię zabije? Wszystko mi jedno. Ja chcę znowu mieć moich przyjaciół. Patrz, Julia, wezmę złote dla dziewczyn i oliwkowe dla chłopców. I weźmiemy jeszcze czarny i biały. Diana, ile to kosztuje? Julia, 10 000 dolarów. To wszystko, już zamówiłam. Diana, nie powinnaś tego robić. Przynajmniej będą naszymi przyjaciółmi, a nie Ewy. Zobacz, ta Ewa daje im nowe prezenty każdego dnia. Diana, teraz im damy iPhony, a potem będą chcieli samochody. Julia, już za późno. iPhony zostały zamówione. Wiesz, że to znaczy, że kupujemy przyjaźń za iPhony. Tak, Julia, ale nie mamy wyboru. Jeśli nie kupimy im iPhone'ów, to nie będą naszymi przyjaciółmi. Będą przyjaciółmi Ewy do końca szkoły, a my będziemy szarymi myszami. Dziękuję, Ewa, jesteś najlepsza. Czy widzicie, co my tu mamy? Ewa nam to dała. Tak, kupiła im te zabawki. Ale kiedy przyjdą iPhony, zapomną o tej Ewie raz na zawsze. Julia, kurier dzwoni. Odbieraj. Halo? Tak, słucham. Julia, iPhony przyszły. Ale to będzie fajne, jak zobaczymy zdziwioną minę Ewy. Tak, już idziemy. Proszę poczekać. Chodźmy. Pospieszmy się. Diana, chodź szybciej. Tak, chodźmy. Halo, kupiłyśmy wam iPhony. Wybierzcie, które chcecie. Są złote, białe, oliwkowe i nawet czarne. Każdy dostanie jednego. Wow, mam tak wiele prezentów. Jana, nie rozumiem. Czy to żart? Ja nie wiem. Że co? No co, co? Zamówiłyśmy prezenty dla każdego. iPhone 11 Pro. Kev, chodź tutaj. Wiem, że chciałeś oliwkowy iPhone. No serio? Diana, dla mnie też masz iPhone'a? Nie. Mamy iPhone'y dla wszystkich. Są nawet dla 10G. O, wow. Słuchaj, Ewa, weź swoje śmieci. Tak, weź sobie. Nie potrzebujemy ich. Diana, ale jesteś fajna. Słuchaj, Ewa, Diana naprawdę jest fajniejsza. Ona da nam wszystko. Diana, udało się. Diana, ile wydałaś kasy na iPhone'y dla wszystkich? To nieważne. Nic nie jest za drogie dla moich przyjaciół. Chodźmy, Julia, rozdamy iPhony. Chodźmy. To był zły pomysł, aby ze mną zadzierać, Diana. Udało się. Pamiętajcie wszyscy, przyjaźń nie może być dla korzyści. Przyjaźń musi być prawdziwa. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i naciśnijcie dzwoneczek. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia! Do widzenia. Tak, kupiła im te zabawki. Diana, zabiję cię. Ej, chłopaki, poczekajcie.
Jestem w szoku. Julia, nie bądź za nimi. Jesteś moją przyjaciółką. To się nie stanie w naszej klasie. Córka dyrektora nie może znać odpowiedzi na wszystkie zadania z wyprzedzeniem. To nie działa. Ona nie może mieć dobrych ocen, bo ona jest córką dyrektora, a my dostaniemy dwójki. To nie może tak być. To się nie stanie w naszej szkole. Słuchajcie, to się nie stanie w naszej szkole. Córka dyrektora nie może po prostu kopiować odpowiedzi z pracy ojca. Ja nie wiem. Widziałam, jak kurier przyniósł wiele pudełek. Ja do nich nie zaglądałam, ja tylko...